19 lipca 1922 roku geolog Jan Samsonowicz w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego odkrył pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego. To wydarzenie zapisało się na kartach historii. Udało mu się do części zejść i wydobyć na światło dzienne świadectwo, że no mamy do czynienia nie z tylko i wyłącznie działalnością współczesnych ludzi, którzy wydobywali wówczas wapień, ale również i ze świadectwami prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego. Jubileusz stulecia odkrycia kopalni krzemienia pasiastego to idealna okazja do tego, aby między innymi pokazać, jak wyglądało życie pradziejowych górników. Będzie można rozpoznać szereg innych czynności, takich jak chociażby garncarstwo, również i wypał naczyń. Tak samo będzie można się zorientować, w jaki sposób wiercono otwory w kamieniu, bo takie świadectwa znamy chociażby z licznych znalezisk toporów kamiennych, więc to też będzie przedmiotem prezentacji. Do Krzemionek przyjadą rekonstruktorzy z różnych części Polski. Chociażby nasi przyjaciele z Krakowa, z grupy rekonstrukcyjnej Krak. Co prawda grupa nosi w nazwie Wojów Wiślańskich, ale tym razem nie jako wojowie wiślańscy, ale właśnie jako przedstawiciele ludności z wczesnej epoki brązu i ze schyłkowego okresu neolitu. W ramach obchodów stulecia Krzemionek zaplanowano nie tylko rekonstrukcję, będą ciekawe wykłady. Wykłady są zaplanowane w kilku sekcjach. No, część będzie miała charakter takiego ciągłego pokazu i to będą chociażby takie prezentacje związane czy z traseologią, czyli z dziedziną wspomagającą archeologię. Będzie można się zorientować, jak wyglądają inne badania archeologiczne, chociażby takie jak badania geofizyczne, które są badaniami nieinwazyjnymi. One pozwalają nam na rozpoznanie struktur, które są pod ziemią bez użycia łopaty. Turyści oprócz historii Krzemionek metod badawczych poznają od podszewki życie w rezerwacie. Nasz dział przyrody będzie chciał oprowadzić naszych gości po rezerwacie, oczywiście po jego pewnej części, i przybliżyć te elementy przyrodnicze, które są związane z działalnością człowieka, czyli w jakiś sposób górnicy neolityczni przyczynili się do tego, że no pewne gatunki bardzo charakterystyczne właśnie dla tego miejsca tutaj się pojawiły i tu się rozwijają. Oficjalne rozpoczęcie obchodów stulecia jubileuszu odkrycia Krzemionek odbędzie się w sobotę 16 lipca o godzinie 13:00.